Audycje kulturalne w dobrym tonie. Oni zaraz przyjdą tu. Utwór zespołu Breakout ze słynnej płyty Blues. Autorem tekstu jest Bogdan Lebl. Człowiek według mnie wyjątkowy, ponieważ jest to, jako autor tekstów uważam go za jednego z najwybitniejszych twórców w ogóle w historii polskiej muzyki, ponieważ on stworzył polską odmianę tekstu bluesowego. To nie jest żadna zżynka, to jest zupełnie coś innego, a jednocześnie trzyma się wszelakich kanonów bluesowych, jeżeli chodzi o tematykę, sposób narracji, cierpienie bohatera i tak dalej. Bogdan Lebl, o nim trzeba więcej powiedzieć, bo to nie jest postać ze środowiska rockowego. Bogdan Lebl był literatem, trochę starszy od pokolenia big beatowców. Urodził się na Kresach, opisał to później w wielu swoich książkach, te przeżycia wojenne. Wylądował natomiast w Krakowie i związany był z Krakowem, z tamtym środowiskiem literackim, ale jako młody poeta, krótko mówiąc, nie miał z czego żyć i nie miał gdzie mieszkać. W Krakowie była zacna kamienica, gdzie żyli literaci, ale jak mu powiedział jedna z postaci, która rządziła tym środowiskiem, no śmiertelność, nikt nie umierał, żeby zwolniło się miejsce. I Bogdan Lebl został wysłany do Rzeszowa, żeby tam założyć komórkę literacką Związku Literatów Polskich, stworzyć tam klub literacki, żeby się wykazać, ponieważ działacze partyjni no musieli się czymś wykazywać, szczególnie ci od kultury, więc trzeba było te krainy jakby pobudzać do tego, że chcą się napawać sztuką. I Bogdan Lebl trafił do Rzeszowa, gdzie miał stworzyć tę komórkę. Problem polegał na tym, że musiało być 7 członków Związku Literatów i on wabił, aż w końcu mu się udało, dostał kawalerkę, gdzie zamieszkał i co pewien czas tam oczywiście odbywały się również jakieś przeglądy amatorskich zespołów muzycznych. Mowa tu o połowie lat 60. Do Lebla, jako tego szefa oddziału w Rzeszowie, oddziału literackiego, zgłosił się Stanisław Guzek, późniejszy wokalista znany pod pseudonimem Stan Borys. On próbował pisać jakieś wiersze, więc przyszedł pokazać o swoich dokonaniach, poinformować, może zainteresować. Zrodziła się pewna sympatia między dwoma panami, no i okazało się, że Stanisław Guzek jeszcze jako właśnie Stanisław Guzek śpiewa w zespole Blackout i w ten oto sposób Bogdan Lebl poznał Tadeusza Nalepę i Mirę Kubesińską. Zaczął dla nich pisać piosenki. Pierwszy utwór, w ogóle tekst muzyczny, jaki napisał, to piosenka Boję się psa właśnie zespołu Blackout. Bogdan Lebl powiedział mi, że to była autentyczna historia, bo chodził do narzeczonej i tam był potworny pies, który zawsze się na niego rzucał, więc stąd się zrodził pomysł tej piosenki. Wówczas taka była tendencja, że w zasadzie w każdym mieście wojewódzkim odbywał się przegląd piosenki. Na te przeglądy przyjeżdżała elita z Warszawy, różni wykonawcy i z góry było ustalone, kto wygra. I na tym przeglądzie w Rzeszowie zadebiutował zespół Blackout. Okazało się, że zdobył największy aplauz. Mateusz Święcicki, wówczas wielka postać piosenki polskiej, kompozytor, no i jeden z członków studia Rytm, był tak zainteresowany, że zaprosił zespół do Warszawy, żeby nagrać kilka kompozycji. Bogdan Lebl w tym nie uczestniczył, ale w tym środowisku pojawiła się informacja, że jest taki tekściarz, który może pisać fajne słowa, i zgłosił się Wojciech Korda do Bogdana Lebla i mówi do niego, mamy taką kompozycję bluesową. A Bogdan Lebl pyta, a co to jest ten blues? No i dostał wykład właśnie od Kordy. Wojtek Gąsowski przyniósł płyty, zaczął tego słuchać i mu wytłumaczono, na czym to polega, i dla zespołu Niebiesko-Czarni napisał piosenkę, która się po prostu nazywała Przyszedł do mnie blues. Minęło kilka lat, Lebl już pisywał teksty, ale rozpadł się zespół Blackout, powstała formacja Breakout, którą się zaopiekował Franciszek Walicki, ojciec w zasadzie polskiego rocka, menadżer najważniejszych zespołów, by tu wymienić choćby właśnie Niemena, Niebiesko-Czarnych, Breakout czy
przez BB i on również pisał teksty. Stąd na pierwszych dwóch płytach Breakoutów większość tekstów napisał Jacek Grań, czyli właśnie Franciszek Walicki. Bogdan Leb też napisał, ale naprawdę to były dwie, trzy piosenki mniej istotne na tych pierwszych dwóch płytach. Aż w końcu Tadeusz Nalepa przyszedł do Bogdana Lebla i mówi, chcę... Istotne jest to, że grupa Breakout wróciła z Holandii, przywiozła sprzęt, a tam występowała bodajże z zespołem Living Blues i zaczerpnęła tego bakcyla bluesowego. Nalepa zawsze był wielkim fanem Petera Greena i na tym zbudował swoją technikę gitarową i przymierzał się właśnie do albumu Blues, który powstał i jak wiemy, no to jest absolutnie jedna z najbardziej cenionych polskich płyt rockowych. I przyszedł do Bogdana Lebla i mówi, ja chcę, żebyś ty napisał wszystkie teksty bluesowe. Wszyscy oczywiście znamy piosenkę Kiedy byłem chłopcem, ale powiem szczerze, że dla mnie taką centralną piosenką jest utwór Oni zaraz przyjdą tu. Jak łamię ci w tej sukni, oni zaraz przyjdą. Bogdan Lebl pisze teksty do muzyki. Bardzo rzadko mu się zdarza, że wcześniej pisze teksty. On musi usłyszeć, jak się rozwija utwór, jaka jest jego rytmika. I do tej kompozycji zrodziła mu się taka fraza, oni zaraz przyjdą tu, oni zaraz wezmą mnie. To był początek. To się wiązało, jak on sam mówi, z jakimś takim nastrojem politycznym. Może to właśnie się wiązało z tą kwestią, że właśnie w latach 70. ta muzyka rockowa już była inaczej postrzegana. Pamiętamy wielką propagandową hucpę związaną z koncertem Czesława Niemena, który ponoć pokazał pupę na jednym z koncertów, co było absolutnie wymyśloną rzeczą. Czyli rodził się atak na to środowisko. Ale ta fraza, oni zaraz przyjdą tu, oni zaraz wezmą mnie, jest naprawdę intrygująca, tylko potem zrodziła się historia, bo tak jak mówiłem, Bogdan Lebl, kiedy zrozumiał, na czym polega blues, to zrozumiał również, że piosenki bluesowe, teksty bluesowe opowiadają pewną historię. To jest różnica w stosunku do wielu przebojów tra-la-la-la-la-la. Mężczyzna często cierpi, a tu mamy naprawdę historię dramatyczną, która się w trakcie tekstu rozwija, ponieważ przez pierwsze dwie zwrotki naprawdę nie wiemy, o co chodzi. Wiadomo, że tego chłopaka ktoś zabierze, przyjdzie po niego. On śpiewa swojej dziewczynie bardzo ładnie ci w tej sukni. Nic na to nie wskazuje, że on ją po prostu zamordował. I za chwilę przyjdzie milicja, organy ścigania i go po prostu zabiorą. Końcówka jest warta przytoczenia, bo tu jest puenta. Oni zaraz wezmą mnie. Wiem, nóż ten był do chleba, już nie będziesz zdradzać mnie. Zdrada jest absolutnie jedną z podstawowych rzeczy w bluesie. Zdradzam ja, albo jestem zdradzony. Mogę być oczywiście zdradzony przez kobietę i to najczęściej się dzieje, ale również i przez kolegów, przyjaciół, czy w każdy inny sposób. Natomiast ten tekst idealnie pasuje do ostrego, takiego hardrockowego riffu i tym bardziej ta piosenka jest nośna, bo to jest chyba najostrzejszy w ogóle utwór Breakoutów i jeden z najbardziej wybitnych tekstów Bogdana Lebla. Później on skomponował jeszcze teksty na kilka innych płyt Breakoutów. Na płycie Kamienie jest też utwór o zdradzie, świetny. Natomiast ciekawostka na koniec jest taka, że powstała druga część tego tekstu, która się jeszcze nie ukazała na płycie, ale jest zespół noszący nazwę Old Breakout, złożony z byłych członków Breakoutów. Oczywiście nie ma już Tadeusza Nalepy ani Miry Kubasińskiej i dla tego zespołu Bogdan Lebl właśnie napisał dalszy ciąg kolei tej historii o tym, że oni zaraz przyjdą tu. Już nie będziesz zdradzać mnie. Audycje kulturalne
dobrym tonie.